Zapraszam Cię do oglądania podcastu z Anną Węgrzyn, założycielką Fundacji Terapia to nie wstyd. Rozmawiamy sobie o współczesnych problemach w relacjach, o problemach mężczyzn, o tym, co mężczyźni dzisiaj przechodzą, jak bardzo rezygnują z siebie po to, aby uzyskać akceptację, aby w jakiś sposób odnaleźć się w relacjach i o tym wszystkim, z czym dzisiaj mężczyźni mają kłopoty. Zapraszam. Witam serdecznie i dziękuję Dziek za zaproszenie. <laughs> dziękuję, że jesteś moim gościem. Zastanawiałam się, jak, jak właśnie tutaj przedstawić ten, ten cały długi, długi tytuł, ponieważ z jednej strony można by się zastanawiać, o co chodzi z syndromem Miego Faceta. Opowiesz o metodzie Roberta Glovera, doktora Roberta mhm. Glovera. Y no właśnie, więcej jest miłych facetów, czy więcej jest, jak napisałeś w książce, tych synów. Dzisiaj myślę, że więcej jest miłych facetów, e, także e, dlatego jakby się zajmuję tym, bo, bo to jest takie trochę odreagowanie po naszych ojcach. Wiesz, to pokolenie naszych ojców to, to byli właśnie tacy mężczyźni, którzy jednak kontrolowali, zarządzali swoim lękiem poprzez kontrolę i, i, i trochę agresję. I oni właśnie byli gniewni, byli tacy bardzo stanowczy, czuli się dobrze w momencie, kiedy inni ludzie się ich bali i tego używali jako sposobu na radzenie sobie ze swoimi lękami i problemami. I wielu mężczyzn postanowiło nie być tacy jak ojcowie i jakby przeskoczyli, wychylili się w przeciwną stronę, wahadło. I całkowicie odcięli się od, od tej takiej gniewnej, agresywnej strony, stanowczej, kontrolującej, i stali się bardzo mili. I jakby próbują radzić sobie z lękiem poprzez bycie miłym i takim naprawiającym, takim trochę kontrolującym sytuację, poprzez to, że się dopasowują i, i jakby rezygnują z konfliktu i konfrontacji. Czyli komunikat nie chce być jak mój ojciec. Jest również komunikatem trochę o wylaniu dziecka z kąpielą, mm -hmm. bo nie chcąc tego zaplecza męskiego od swojego ojca, z jakiegoś powodu, będziemy zastosowywać o tych powodach, to jest również utrata części siebie. Brak dostępu do tej części, która przecież, kiedy jest od ojca podarowana, to może być również dobra. No, znaczącej części siebie, zwłaszcza u mężczyzny, bo jednak my się uczymy męskości od swojego ojca. I jest dużo takiego przekazu niewerbalnego, gdzie po prostu widzimy, jak on się zachowuje, jak on funkcjonuje, jak on funkcjonuje z kobietą, jak zarządza swoim życiem, jak zdobywa świat. I chcąc, nie chcąc, przejmujemy te, te różne właściwości, umiejętności od swojego ojca. I w momencie, kiedy my postanawiamy się od tego odciąć, to odcinamy się, można powiedzieć, od 60% samego siebie. I zaczynamy gardzić tą częścią siebie. No i to się nie może do, dobrze skończyć w przyszłym życiu. No trudno jest być kompletnym, szczęśliwym i zdrowym psychicznie, jeżeli odrzuciliśmy dużą część samego siebie. No tak, bo to nie jest tylko zostawić, ale tak jak słusznie powiedziałeś gardzić, mhm. czyli kompletnie nie chcieć wejść do tego pokoju. Tak. Mówiąc metaforycznie. No i żeby móc funkcjonować, to musimy sobie stworzyć zastępczy sposób, Funkcjonowania w świecie. Skoro odrzuciliśmy ten, który dostaliśmy, jakby w przekazie od naszych ojców, no to mężczyźni tworzą sobie całkiem zastępczy system, i to jest właśnie syndrom jego faceta cały zestaw cech i zachowań, który jest głównie oparty o dużą ilość manipulacji, takiej nieprzejrzystości i takiej subtelnej manipulacji, która ma doprowadzić do celu. Zamiast agresja wprost i wyrażanie siebie, to. Zachowania pasywno-agresywne, różnego rodzaju manipulacje dookoła, żeby nigdy nie wejść w konfrontację i pozostać taki miły i taki fajny. W którym momencie zrozumiałeś, gdzie jest źródło Twojego miłego faceta? Bo też tutaj jakby inspiracją jest Twoja historia, która, która też pokazała, że za tym miłym facetem niekoniecznie stoi chęć bycia miłym. Tak. Źródło tak generalnie jest w toksycznym wstydzie. Czyli na jakimś po, po, po poziomie, na jakimś etapie w dzieciństwie, w momencie, kiedy potrzeby dziecka, nasze potrzeby nie są zaspokajane, no to powstaje coś, co nazywamy toksycznym wstydem. I tak jak wspomniałeś też o trybach, sposobach przywiązania. Ten sposób ucieczkowy i, i lękowy też jest związany z tym, że nasze potrzeby jak tak, dziecka nie są... Lękowy tak, bo ambiwalentno-lękowy jest niczym innym o odrzuceniu, o lęku przed odrzuceniem. No, czyli wiemy, że nasze potrzeby nie będą zaspokajane i musimy sobie znaleźć inną strategię na życie. Nie? I to, co, co yy, ucieczkowy robi, że całkowicie rezygnuje z bliskości i tak dalej. No i tutaj jest podobnie. W momencie, kiedy nasze potrzeby nie były zaspokajane w dzieciństwie, to u mężczyzn powstaje tak zwany toksyczny wstyd, czyli Dziecko nigdy nie zrezygnuje z miłości do rodziców, ale może zrezygnować z miłości do samego siebie, żeby pozostać w bliskości z rodzicami. I my postanawiamy, że z nami jest coś nie tak, że u podstaw jesteśmy wadliwi w jakiś sposób. I, i, i jakby intuicyjnie zaczynamy tworzyć sztuczne alter ego, które się będzie podobać rodzicom i które będzie spełniać emocjonalne potrzeby mamy i wymagania taty i tak dalej. I jakby dochodzić do takiego rozwojenia jaźni lekkiego, zaczynamy budować sztuczną personę, której celem jest zaspokoić wszystkich wokoło. Robimy się bardzo wrażliwi na subtelne zmiany nastroju naszej matki, i uczymy się, jak je obsługiwać. Ale żeby to zrobić, to musimy zrezygnować z odczuwania tego, co my potrzebujemy. Odłączyć się musimy Odłączyć od siebie. W ogóle odłączamy się od siebie i zaczynamy budować sztuczne ja, którego celem jest dogadzanie innym, obsługiwanie ich potrzeb emocjonalnych. Ale żeby to zrobić, to musimy przymrozić trochę swoje ciało i siebie i stracić ze sobą kontakt. No i później wielu klientów, z którymi ja pracuję, mówią, że oni w sumie nie wiedzą, co nie myślą, co nie czują. Co oni chcą robić w życiu? Są tak zajęci obsługą potrzeb rodziny, bliskich, ale jak ja ich spytam, dobra stary, ale co ty chcesz od życia? Co ciebie kręci? Co by było dla ciebie nagrodą? I okazuje się, że oni tak długo nie zajmowali się sobą, że w ogóle nie, nie znają siebie i nie wiedzą, co oni chcą. Ale wiesz co, pozwolę sobie wejść z jednym zdaniem. Bo zobacz, bo to jest często tak, że takie myślenie, bo ja tak mam, bo ja taki jestem, Prawda? To jest właśnie ten moment, w którym my myślimy, że jesteśmy tacy zaradni, że jesteśmy tacy yy, tacy kontrolujący, że jesteśmy tacy ambitni, że lubimy wyzwania. A to nie jest tak, że my lubimy wyzwania, tylko te wyzwania niestety lubimy z powodu deficytów bardzo często. Tak, żeby zasłużyć na akceptację. Czyli chciałabym, żebyś mi trochę przykła przykład tak. pokazał, bo to no będzie najbardziej dla naszego odbiorcy. U mnie też tak było, że ja po prostu postanowiłem właśnie zbudować biznes i osiągnąć sukces, żeby zasłużyć na akceptację mojego ojca. Żeby on mnie docenił, powiedział, że jest ze mnie dumny i tak dalej. Potem też, żeby jakoś zasłużyć na akceptację kobiet, zamiast wchodzić z nimi w bliskie relacje związane z czułością i intymnością i bliskością, to też miałem pomysł, że jak zbuduję coś takiego ekstra na zewnętrznym poziomie, to to mi zagwarantuje bliskość i czułość. Nie? I ja przez wiele lat mojego życia intensywnie pracowałem, przemęczałem się, zajeżdżałem, tak mówiąc kolokwialnie, tylko po to, żeby uzyskać akceptację i miłość na zewnątrz. No, ale nigdy nie było wystarczająco dobrze. Poza tym ci ludzie, od których chciałem ją uzyskać, no w ogóle nie wiedzieli, że jest taki deal. Że, to że biorą chodzi. udział w tej grze. Dokładnie. Że biorą Więc w naturalny sposób nie obsługiwali swojej strony tego układu. I ja byłem sfrustrowany i jakby miałem dużo takich. Ja jak trafiłem w ogóle na, na wiedzę na temat syndromu jego faceta, to już w połowie byłem po pracy wykonanej, w ogóle nie wiedząc, że ją wykonuję. Dopiero kiedy jakby zapoznałem się z tą wiedzą, to, to, to wszystko się zrobiło bardzo przejrzyste i precyzyjne, co, mia, co już zrobiłem, a co mam jeszcze do zrobienia. A powiedz mi, co był pierwszym takim wyzwalaczem, takim momentem, w którym poczułeś, że może to nie jest tak, że ten Macin jest taki super ambitny, ekstra, tylko że jednak ten motor. To ten, ten joystick, że zarządza tobą jakaś mhm. niekoniecznie zdrowa historia. To się wydawało, byłem na grupie Hellingerowskiej półrocznej, i w pewnym momencie doszło do takiej sytuacji, że, że grupa dała mi feedback, jak mnie postrzega. I to było dla mnie przerażające doświadczenie. Miażdżące. Miażdżące naprawdę, ale do tego stopnia, że jak, że jak to usłyszałem, to zaczęło mi się kręcić w głowie, prawie zemdlałem, bo, bo... A może jakieś jedno zdanie powiedzieć, bo być może tak, ktoś tak, kto nas tak. słucha, to też tak będzie? To było związane z tym, że ja się postrzegałem jako dobrego, altruistycznego człowieka, który pomaga ludziom, zajmuje się psychologią, okay. zajmuje się duchowością, zaj... wiesz, jakby postrzegałem się w taki bardzo... Yy, Gloryfikujący samego siebie sposób, a grupa mi powiedziała, że widzą, że ja w ogóle nie jestem zainteresowany tym, co oni myślą i co czują, że mam ich gdzieś, że jestem arogancki, że jestem totalnie egoistyczny, skupiony na sobie, nieczuły, nieempatyczny i że w sumie to rozmawiam z ludźmi tylko po to, żeby. Żeby się sam dobrze poczuć ze sobą i jakby dobrze się zaprezentować, a w ogóle nie jestem zainteresowany nimi, co się w nich dzieje, jakby że nie buduję relacji, tylko używam ludzi. I, no i oni mieli rację w dużym stopniu, w, pod tym względem, że to była część mojego cienia. Te, ta część mnie, której nie byłem świadom, a która rzeczywiście operowała moim życiem. A to, jak ja się postrzegałem, było prawdziwe, ale tylko w części się z tego składałem. I ja w ogóle nie widziałem tej ciemnej strony. I początkowo, jak, jak dostałem ten feedback, no to, to myślałem, że oni zwariowali wszyscy. Nie? Że, że, to się, że to w ogóle co oni opowiadają za głupoty. I, i potem doświadczałem tak zwanej depresji powglądowej, bo powoli <laughs> zaczęło do mnie docierać, że rzeczywiście tak jest. I wiesz, przereagowałem... Bo, bo uznałem, że ja taki jestem, jak oni mówią. Dopiero potem, jak już się to tak ustabilizowało, to zrozumiałem, że to też nie jest tak. Ja mam taki aspekt w sobie, i dopóki on był w cieniu, dopóki on był ukryty, to jak krzywdziłem ludzi nawet nie byłem tego świadom. A wyciągnięcie tego na światło dzienne spowodowało, że ja mogłem to trochę uleczyć, trochę zasymilować, nauczyć się tym zarządzać i jakby mieć nad tym kontrolę i stać się bardziej kompletny i ludzki. I w sumie i tam też była cała ta męskość, to, to jaki był muta to też jakiś rodzaj trochę przemocy, i tak dalej. Że ja to też w sobie miałem i też to stosowałem, tylko zawsze w białych rękawiczkach, tak, żeby utrzymać ten wizerunek mhm. miłego, fajnego faceta. A tak do końca wcale taki nie byłem. I bardzo często mili faceci, oni nie wyrażają gniewu wprost, ale mają tak wyrafinowane perfidne sposoby pasywno-agresywne, jak komuś zrobić krzywdę, ale żeby pozostać miłym, że, że, to ca... że to jest o wiele gorsze niż takie wyrażanie tego no bo wiesz, wprost. W dzieciństwie, nie? jeżeli musimy zastąpić złość inną emocją, czyli nawet ja to powiem w imieniu kobiet, tak, że grzeczna dziewczynka. Przecież jak wiele tak zwanych grzecznych dziewczynek, co miały te wielkie kokardy wiązane we włosach, no potem ich życie naprawdę nie jest skokardą, mhm. nie jest grzeczne, to nie, są, to nie są dziewczyny w różowych sukienkach, tylko tam jest bardzo dużo buntu, tak? tak. I, I to tam dopiero powstaje po opuszczeniu tego gniazda rodzinnego, powstaje właśnie duży bunt, i bardzo często też takie, takie dziewczyny, tak zwane grzeczne dziewczynki. No, robią się bardzo niegrzeczne mm -hmm. na różnych polach, prawda? Więc ja też jeszcze do jednej rzeczy zwrócę uwagę, bo myślę, że wiele z osób, jakby słuchając tego może też właśnie, zależałoby nam na tym, tak, żeby gdzieś ktoś zobaczył kawałek siebie. Ale ja myślę, że też warto zwrócić uwagę na to, że, że też idąc z świ drogą świadomego życia, potem jest coś takiego, że kiedy otaczamy się osobami mniej świadomymi, to też jest ten aspekt, o którym Ty mówisz, bo nie wszyscy zobaczą, że Ty stawiasz granice, że Ty jesteś taki, bo, bo masz prawo być taki, tak? Bo my jesteśmy społeczeństwem bardzo ocenogennym. My bardzo mamy tendencję do tego, żeby od razu powiedzieć, że ktoś jest jakiś, szczególnie jeśli nam to nie pasuje. Wiesz tylko, że w sumie to nie mamy wyboru. No bo dopóki jak się będziemy zajmować tym, że ktoś tego nie rozumie albo ma z tym kłopot, to ciągle jesteśmy tacy trochę zniewoleni. No więc, tak, jesteśmy pod dyktando cudze. Więc ja raczej wychodzę z założenia, że jednak żeby być szczerym, autentycznym, przejrzystym, konkretnym i to bardzo szybko selekcjonuje ludzi wokół nas. Ci ludzie, którzy nie są w stanie tego znieść, po prostu odejdą z naszego pola bliskiego. I w sumie super, że tak będzie. Gratisie się zmieniamy znajomych. Dokładnie i budujemy wtedy szczere relacje i to wcale nie trzeba dużo. Wiesz, typowy przykład, wczoraj przyjechał do mnie facet, który robi meble na zamówienie. Zaczęliśmy gadać, taki w moim wieku i żona mnie zostawiła, to tamto i mówi panie, odkryłem w ogóle inny świat, co się teraz dzieje i skończyło się na tym, że dostał do mnie książkę. I meble załatwialiśmy 10 minut, a godzinę rozmawialiśmy o, o życiu. życiu i o tym, jak to jest być singlem, mając 45 lat, jak się zmienił świat i w ogóle co się teraz dzieje. I ja na przykład się staram bardzo szybko nawiązywać takie relacje z ludźmi i nie, właśnie nie rozmawiać o pogodzie, tylko wchodzić w głębie. I dla części ludzi jest to zbyt trudne, zbyt osobiste, i oni szybko się z tego wycofują i super ale z drugiej strony z innymi osobami wchodzę w głębsze relacje, więc ja już raczej przestałem się tym troszkę przejmować. Nie?